Dobra, to tylko troszeczkę ja mogę być tutaj bliżej. Dobra. Tak. O, dobra. Czyli przytulamy się. Tak. Bardzo lubię się przytulać, a dzisiaj wspaniała okazja. 100 lat Disneya. Zaczęła pani koncert piosenką z Pocahontas, Kolorowy wiatr, legendarny już utwór. A ja mam takie wrażenie, że panią i Pocahontas łączy jedno. Kochacie naturę, ale żyjemy w takich czasach, gdzie jest dużo bodźców. Ja mam na przykład na myśli media społecznościowe. Czy pani ma jakieś takie zasady związane z nimi, żeby nie oszaleć, po prostu po ludzku powiem? Z całym szacunkiem do zawodu dziennikarza. Uśmiecham się. Muszę powiedzieć, że w ogóle to, co się dzieje w mediach społecznościowych, tak ogólnie, traktuję troszeczkę jak wirtualną rzeczywistość. Trochę jak grę komputerową. Prawda dla mnie jest wtedy, kiedy ja dotykam ziemi, kiedy ja rozmawiam ze słońcem, z wodą, kiedy się tulę do drzew, podobnie jak Pocahontas, kiedy rozmawiam z moim dzieckiem, kiedy budzę się szczęśliwa, piję swoją ukochaną kawę, kiedy mogę porozmawiać z kimś, kto mnie rozumie, kiedy mogę być blisko muzyki. To są dla mnie prawdziwe przestrzenie, a zawierucha, chaos, hejty, tak zwane boty, to jest dla mnie taka wirtualna rzeczywistość. Ja nie żyję jakby tym. Ja nie oglądam, nie wchodzę codziennie na wiadomości. Nawet mi czas na to nie pozwala, pomijając to, że czasem jest, wyjdę i coś jest śmieszne, to jest fajne. Kiedyś było więcej żartów, teraz wszystko jest takie serious. Ale jest pani użytkowniczką tych nowych aplikacji typu TikTok, gdzie ludzie przeglądają te właśnie śmieszne zwierzęta? Właśnie nie, to znaczy dostaję od fanów czasami, ale TikToka jeszcze nie mam, ale jak wejdę, to zrobię to z hukiem. Nie możemy się doczekać.